Poranna paradoksa. Dziś o przedsiębiorczych kobietach rozmawiamy, zatem podczas naszego porannego spotkania nie brakuje dobrych rad dla pań, ale panowie również mogą posłuchać i dobre rady wziąć sobie do serca. One są, myślę, w miarę uniwersalne. W biznesie nie można pozwolić sobie na brak pewności siebie. To rada zupełnie uniwersalna, bowiem brak pewności siebie podważa naszą wiarygodność. Nie dla każdej kobiety, czy też nie dla każdego mężczyzny jest to jednak proste. Często nie potrafimy docenić tego, co w nas wyjątkowe, z jakimi problemami w tej sferze najczęściej nie radzą sobie panie. Czy to nasz wygląd decyduje o tym, czy siebie akceptujemy? Generalnie nie są to te rzeczy zewnętrzne, dlatego że często te dziewczyny, które przychodzą, właśnie one nie akceptują siebie. Więc jakby to, co one mówią, że na przykład, a, bo ja mam taką twarz, bo ja mam takie oczy, bo ja mam takie usta, to już jest efekt tego, że ona siebie w ogóle nie akceptuje. I to stąd wychodzi, to stąd wynika. I później tak naprawdę wykonanie makijażu to jest jakby zabieg zewnętrzny, ale tak naprawdę tutaj w naszej psychice, w naszym myśleniu jest bardzo dużo tej negatywnej myśli nas samych na swój własny temat. I to jest ten podstawowy, myślę, problem. Bo jeśli chodzi o jakieś takie drobne rzeczy typu właśnie nie potrafię się pomalować, to my to możemy skorygować bardzo szybko. Bo oczywiście dziewczyny przychodzą na kursy, na warsztaty, gdzie ja właśnie uczę makijażu od podstaw, jak go właściwie wykonać. Często dziewczyny mają problem z doborem podkładu, nie wiem, jak malować rzęsy, czy jak odpowiednio, nie wiem, podkreślić kości policzkowe. Natomiast jednak generalnie, jak się z nimi zacznie troszeczkę więcej rozmawiać, to wychodzą właśnie ten brak akceptacji siebie. To wychodzi zawsze na jaw, niestety. A gdy już uda nam się osiągnąć tą pewność siebie, popracujemy nad sobą, bo mi podobamy się sobie zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, to co osadzenie siebie w takiej pozycji daje nam w biznesie? Jak to nam pomaga realizować się i być kobietą przedsiębiorczą? Przede wszystkim kobieta pewna siebie, kobieta, która siebie akceptuje, to kobieta, która wie, co robi, to kobieta, która ma konkretnie sprecyzowane cele, kobieta, która po prostu idzie cios za ciosem po to, żeby zrealizować swoje marzenia. To kobieta, która ma burzę pomysłów w głowie, która je realizuje, która jest kreatywna, właśnie która nie boi się wyjść do ludzi i powiedzieć, ja robię to, to, to. Tak? Dlatego, że ona ma w sobie tą pewność i myślę, że to jest niesamowicie ważny element w każdym biznesie. Właśnie, żeby mieć tą odwagę wyjść do innych ludzi i właśnie zakomunikować, co ja robię i na przykład jakie mam cele, co chcę osiągnąć, jakie są moje marzenia, do których idę i które chcę zrealizować, jak chcę, żeby wyglądało moje życie. To osoba, która właśnie dzięki temu, co robi, realizuje swoje życie, swoje marzenia. Czy można więc śmiało powiedzieć, że takie osoby pewne siebie, to już myślę nie tylko w przypadku kobiet, ale również mężczyzn, będą lepszymi pracownikami, będą lepiej odnajdywać się na różnych stanowiskach? Oczywiście, bo takie osoby, na pewno trudniej jest wtedy wypalić się, że tak powiem, zawodowo, trudniej jest popaść w jakąś taką rutynę, bo jeżeli akceptujemy siebie, jeżeli właśnie stoimy tak mocno, silnie na własnych nogach, no to po prostu idziemy konkretnie do celów i wtedy jesteśmy skuteczni, mamy efekty, a to jest coś, co każdego z nas podnosi, tak, że chce nam się robić jeszcze więcej. Wtedy jesteśmy atrakcyjni też na rynku. Przyciąga to innych ludzi, jeżeli widzi się kogoś, kto jest pewny siebie, kto wie, co mówi. Ale tu warto dodać, że pewność siebie nie ma nic wspólnego z arogancją czy dążeniem po trupach do celu. Dobrych rad dzisiaj nie brakowało. Mam nadzieję, że panie wzięły sobie pewne rady do serca. Panowie również mogli posłuchać i wziąć sobie do serca, a tym sposobem nasze poranne spotkanie dobiega końca. Tak jest. Dobrych rad u nas nie brakuje, dobrej muzyki nie brakuje, dobrych wiadomości. A propos wiadomości, to o godzinie 10, czyli już za 14 minut. A my w porannym programie Radia Doksa ponownie spotykamy się jutro między godziną 6 a 10. Też mamy nadzieję, że nas jutro nie zabraknie. I dobrych wiadomości też. Również. Diana Bogacz-Kotulak i Dawid Rajwa. Kłaniamy się nisko. Sponsorem porannej paradoksy jest ZAK S.A., uznany producent nawozów azotowych.